Dóbr kultury zniszczonych przez działania wojenne w latach 39-45 nie da się wycenić. Liczba rozkradzionych przez Niemców i Sowietów dzieł sztuki także do dziś pozostaje zagadką. Dziś ruszymy na trop poszukiwań sztuki zagrabionej. Opowiemy nie tylko o tym, jakie były kulisy odzyskiwania skradzionych skarbów dziedzictwa narodowego, ale i o tym, jak absolutne bohaterstwo polskich patriotów pozwoliło na ocalenie jednych z najważniejszych dzieł przed lepkimi palcami obu okupantów. Biznes na degeneracji. Nazwać sztukę zdegenerowaną, a później gromadzić jej dzieła, upłynniając przy tym część z nich na czarnym rynku, Heh, to potrafiła tylko wierchuszka niemieckiej NSDAP. Mamy rok 1937. Wystawa o tytule Sztuka Zdegenerowana zostaje zaprezentowana w monachium. Na wystawie umieszczono ponad 650 dzieł sztuki nowoczesnej, której Trzecia Rzesza Niemiecka nie traktowała jako pełnoprawnej. O jakich nurtach mowa? Oto za zdegenerowany uważano postimpresjonizm, dadaizm, kubizm, a także liczne odmiany abstrakcjonizmu, ekspresjonizmu czy surrealizmu. Na tym jednak nie koniec. Za wynaturzenie uważano także Bauhaus, który miał być nadmiernie internacjonalistyczny, no i w jakimś sensie powiązany z komunistami. Żeby ośmieszyć sztukę nowoczesną obok dzieł wybitnych artystów, powieszono także obrazy i rzeźby wykonane przez osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, opatrując je także ideologicznymi komentarzami. W dwa lata później, 30 czerwca 1939 roku, w szwajcarskiej Lucernie. Zorganizowana została niezwykła licytacja zatytułowana obrazy i rzeźby współczesnych mistrzów z muzeów niemieckich. Nie byłoby w niej może nic specjalnie zaskakującego, gdyby nie to, że wystawiono na niej ni mniej, ni więcej, a dokładnie 126 obrazów spośród tych, które prezentowano nie tak dawno przecież na monachijskiej wystawie sztuki zdegenerowanej. Prestiżowy Grand Hotel National. Stał się świadkiem imprezy zorganizowanej przez wpływowego marszanda Teodora Fischera, który w organizacji tego wydarzenia ściśle współpracował z aparatem państwowym III Rzeszy. Rzeczywiście, była to potencjalnie nie lada gradka dla miłośników sztuki. Wśród autorów wystawianych prac można było znaleźć Paula Gogena, Pablo Picasso, Vincenta van Gogha czy Paula Klee. Atmosfera samej aukcji była jednak daleka od naturalności. Wielu kolekcjonerów odmówiło udziału w niej, nie chcąc wspierać trzeciej Rzeszy. Z drugiej strony znaleźli się tacy, którzy wzięli w niej udział właśnie dlatego, że obawiali się, iż Niemcy mogą posunąć się nawet do zniszczenia tych dzieł. Theodor Fischer stał się w kolejnych latach jedną z najważniejszych postaci na rynku handlu sztuką. Nazistowscy dygnitarze na różne sposoby korzystali z jego pomocy, a on sam doskonale zarabiał w wojennych latach. Szwajcaria była wszak jednym z nielicznych miejsc w Europie, gdzie można było handlować sztuką. Również tą zrabowaną w krajach podbitych przez Niemcy naturalnie. Przedstawiciele elity III Rzeszy bardzo lubili sztukę. Trudno może o lepszy przykład niż Karinhal, rezydencja marszałka Hermana Göringa, położona nieopodal Berlina. Ten wysoki funkcjonariusz reżimu na potęgę kradł. Kradł obrazy, rzeźby, figury, starodruki, wszystko po to, by po jego śmierci przekształcić to miejsce w muzeum świadczące o znakomitych osiągnięciach jego właściciela. Nic z tego nie wyszło. W ostatnich dniach przed upadkiem Berlina w kwietniu 1945 roku rezydencja Göringa została zrównana z ziemią, a cenne zbiory sztuki częściowo ukryto, a częściowo po prostu rozszabrowano. Zaczęło się od przejmowania zdegenerowanej sztuki w granicach III Rzeszy, ale wybuch wojny otworzył przed Niemcami zupełnie nowe możliwości. Już od 1 września 1939 roku za oddziałami Wehrmachtu podążały nie tylko oddziały SS, ale także zastępy wybitnych ekspertów. Tak, tak, Polska jako pierwsza została poddana planowemu, metodycznemu rabunkowi. Rabunkowi dokonywanemu wcale nie przez prymitywnych SS-manów, ale przez historyków sztuki, przez, przez profesorów, którzy długo przed wybuchem wojny sporządzili listę inwentaryzacyjną cennych dzieł sztuki europejskiej i polskiej. Warto to podkreślić: w roli wykonawców polityki niszczenia polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez zorganizowany rabunek stanęli kulturalni ludzie. Głównymi instytucjami sprawczymi były oficjalne niemieckie państwowe ośrodki badawcze. Instytut Badań Sztuki Wschodnioeuropejskiej na Uniwersytecie we Wrocławiu oraz Studium do Badań Sztuki Pomorskiej i Poznańskiej na Uniwersytecie w Królewcu. Dlaczego to właśnie naukowcy znaleźli się na usługach reżimu? No, z jednej strony z pewnością decydowały unikalne kompetencje. Można by rzec, że niemieccy eksperci wiedzieli, co jest warte rabunku, a co nie. Ale sprawa jest bardziej jeszcze skomplikowana, gdyż wszystko wskazuje na to, że koncepcja masowego, zaplanowanego rabunku narodziła się wcześniej. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej naukowe kontakty polsko-niemieckie były ściśle reglamentowane przez reżim w Berlinie. Tymczasem historyk sztuki Kai Müllmann już w 1938 roku przybył do pałacu w Nieborowie, gdzie był gościem księcia Janusza Radziwiła. Udając, że kataloguje sztukę europejską, spisał wiszące na ścianach obrazy i sfotografował dwa cenne globusy weneckie z XVII wieku. Rok później ten sam Mulman pojawił się w Polsce w innej roli. Göring mianował go specjalnym pełnomocnikiem do spraw ochrony i zabezpieczania dzieł sztuki na zajętych terenach wschodnich. Osobiście odpowiadał on za rabunek licznych dóbr kultury, od cennych starodruków ze zbiorów. Biblioteki Narodowej w Warszawie, po rysunki Albrechta Dürera ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Lubomirskich. Potem Mulman swoje zbrodnicze działania kontynuował również w innych okupowanych krajach i czynił to wyjątkowo skutecznie. Jeden z historyków sztuki specjalizujący się w badaniu nazistowskich grabieży nazwał go jednym z największych grabieżców sztuki w historii ludzkiej cywilizacji. Podobnych działań było od początku wojny więcej. Już 4 września 1939 roku Wolfram Sievers z nazistowskiej organizacji pseudonaukowej Das Annenerbe skierował do Himmlera wniosek o zabezpieczanie dowodów odwiecznej germańskości Wielkopolski, Pomorza, a nawet Krakowa. Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy w Berlinie wysłał do Polski specjalne komando Paulsen. Na jego czele stał profesor archeologii Peter Paulsen. Zarekwirowano zbiory Muzeum Wojska Polskiego. Rękopisy z biblioteki zamojskich, zbiory Muzeum Historii Naturalnej, Biblioteki Żydowskiej oraz Bibliotek Sejmu i Senatu. Najcenniejszą zdobyczą komanda miał stać się ołtarz Wita Stwosza z Kościoła Mariackiego w Krakowie. A wszystko po to, by wprowadzić w czyn myśl Josefa Goebbelsa: Naród polski nie jest wart bycia nazywanym narodem kulturalnym. Zinstytucjonalizowana niemiecka grabież to jedno. Towarzyszyły je jednak nieujęte w żadne pseudoprawne ramy inne działania rekwizycyjne. Prowadzili je niemieccy dygnitarze, chętnie zabierający dzieła sztuki dla dekoracji swoich biur i mieszkań. W ostatnich miesiącach wojny świadomość zbliżającej się klęski III Rzeszy przyniosła nową falę rabunku i pospolitych kradzieży dokonywanych przez szeregowych żołnierzy. Jej ofiarą padły m.in. zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie oraz z innych polskich kolekcji tak państwowych jak i prywatnych. Bohaterowie polskiego dziedzictwa. Straty polskiej kultury w czasie II wojny światowej są szacowane na 516 tysięcy obiektów, z czego 66 tysięcy jest opisanych w tzw. katalogu dzieł utraconych. Polskie muzea utraciły w przybliżeniu 50% całości swoich zbiorów. Z kolei straty bibliotek ocenia się na blisko 70% stanu przedwojennego. Z dużym prawdopodobieństwem szacunki te są zresztą zaniżone, ponieważ dokumentacja instytucji kultury, w tym właśnie muzeów, biblioteki, i prywatnych kolekcji, była również rekwirowana lub prost celowo niszczona. Do dziś trwają poszukiwania zaginionych dzieł sztuki realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zwłaszcza, że po wejściu na teren trzeciej Rzeszy wojsk amerykańskich, brytyjskich i sowieckich, zrabowane przez Niemców wcześniej artefakty dosłownie rozpłynęły się po świecie. Do dziś na aukcjach prowadzonych na całym świecie pojawiają się wyjątkowe dzieła, które identyfikowane są jako pochodzące z polskich zbiorów przedwojennych. Tak było choćby ze szkicem dzieła Henryka Siemiradzkiego Taniec wśród mieczów, licytowanym w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's. Wnioski władz polskich, by aukcję wstrzymać, zostały przez Brytyjczyków kategorycznie odrzucone. Według oficjalnych informacji licytowany obraz stanowił własność kolekcjonera z Niemiec, którego rodzice mieli go rzekomo nabyć około roku 1960. W styczniu 2023 roku w ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Karsten Zeige pojawił się miecz opisywany jako należący do Zygmunta III Wazy. I datowany na lata 90. XVI wieku. W żaden sposób nie wskazano miejsca pochodzenia tego zabytku. I takich przykładów można wymieniać dziesiątki, jeśli nie setki. Odosobnione są natomiast gesty tych, którzy zwracają Polsce dzieła niegdyś zagrabione przez ich przodków. Tak uczynił obywatel Niemiec, zwracając obraz Franciszka Mraszka na przypiecku, zrabowany przez jego dziadka, oficera Wehrmachtu, stacjonującego w pałacu w Spale. Pod koniec 2018 roku do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie powróciło także antyczne naczynie skradzione w okresie II wojny światowej, a zwrócone przez prywatną posiadaczkę z Niemiec. W historii lat 1939-45 było jednak coś, z czego powinniśmy być wyjątkowo dumni. Jedne z najważniejszych dzieł sztuki zostały w cudowny sposób ocalone i to z narażeniem życia. Jaki mógł być najbardziej poszukiwany przez Niemców polski obraz? Oczywiście ten ilustrujący porażkę Zakonu Krzyżackiego pod Grunwaldem. Płótno Matejki o rozmiarach 430 na 990 cm nie było łatwe do ukrycia. Tym bardziej jeszcze, że niemiecki minister propagandy Goebbels wyznaczył nagrodę za jego odnalezienie. Najpierw były to 2 miliony, a później aż 10 milionów marek. A jednak dzieło liczące 42 metry kwadratowe udało się skutecznie ukryć. Z Muzeum Narodowego w Warszawie trafiło ono do Muzeum Narodowego w Lublinie, którego intendent, profesor Władysław Wojda, znalazł obrazowi bezpieczną kryjówkę w jednej z podlubelskich wsi. Kto wie jednak, czy cała operacja zakończyłaby się sukcesem, gdyby nie? Fałszywy komunikat BBC, które podało, że obraz bezpiecznie odnalazł się w Wielkiej Brytanii. Nie było to prawdą. Obraz zwinięty w Rulon przetrwał wojnę na ziemiach polskich, a po jej zakończeniu powrócił szczęśliwie do zbiorów. Muzeum Narodowego w stolicy. Czy podobnych historii było więcej? Bez wątpienia tak, choć nie wszystkie skończyły się tak pozytywnie. Już przed wybuchem II wojny światowej wiele mówiono o konieczności zabezpieczenia polskiego dziedzictwa na wypadek zbliżającej się wojny. Muzealia i cenne zbiory z zachodniej części kraju były przewożone na wschód. Część muzealiów z Poznania wywieziono do Ołyki, a tych z Krakowa do Sieniawy. Na tym tle szczególnie warte uwagi są działania podejmowane przez profesora Karola Estreichera. To jego inicjatywie zawdzięczamy próbę ukrycia ołtarza Wita Stwosza z krakowskiego kościoła mariackiego. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku trafiły one do sandomierza. Niestety, przygotowana w ostatniej chwili próba ukrycia cennych zabytków spaliła na panewce. Niemcy szybko je odnaleźli, wywieźli i ukryli je, traktując jako dowód znaczenia Niemczyzny na ziemiach polskich. Więcej szczęścia miały wawelskie arrasy, które w dramatycznych okolicznościach opuściły Kraków już w pierwszych dniach września 1939. Następnie poprzez Rumunię, Francję i Wielką Brytanię latem 1940 roku trafiły szczęśliwie do Kanady. Sam Karol Streicher też przedostał się przez Rumunię do Francji. Jako sekretarz generała Władysława Sikorskiego od jesieni 1939 roku, premiera Rzeczpospolitej, rozpoczął dokumentowanie strat kultury polskiej. Pod niemiecką okupacją. Temu służyło powstałe w 1940 roku Biuro Rewindykacji, działające w strukturach Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Z kolei po kapitulacji Francji wraz z rządem RP, Streicher udał się do Wielkiej Brytanii i tam działał w Biurze Rewindykacji Strat Kulturalnych przy Ministerstwie Prac Kongresowych. Kierowany przez Estreichera ośmioosobowy zespół zbierał informacje i raporty przekazywane przez kurierów z kraju, dokumentując straty polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów prywatnych, kościelnych oraz budynków historycznych. Równolegle prowadził też kartotekę osobową Niemców grabiących polskie zabytki oraz konstruował wykaz poloników ze zbiorów niemieckich i austriackich. Które mogłyby stać się ekwiwalentem za dzieła sztuki zniszczone z pełną premedytacją. Wreszcie, na podstawie sugestii płynących z kraju, Strajcher przygotował też projekt zapisów przyszłego traktatu pokojowego w aspekcie poniesionych strat oraz ich restytucji. Publikował raporty i opracowania dotyczące sytuacji w okupowanym kraju, a także strat wojennych. Spośród nich największe znaczenie miały później The New German Order in Poland czy Cultural Losses of Poland. Mało? Nie mało, a przecież działania Karola Eustachera w czasie wojny to raptem połowa jego zasług. Wyścig z Sowietami. Niemiecka polityka wobec Polaków i instytucji polskich była jasna: ukraść to, co da się ukraść, i zniszczyć to, czego ukraść się nie da. Oficjalną politykę państwa niemieckiego uzupełniała indywidualna inicjatywa pojedynczych żołnierzy i funkcjonariuszy niemieckich. Wojska niemieckie cofały się jednak na całym froncie przed armią czerwoną. W końcu Berlin skapitulował. Czy wojska sowieckie stanowiły nową jakość, gdy mowa o cennych zbiorach polskich muzeów i bibliotek? O tak. Na terenach niemieckich jakie znalazły się pod ich kontrolą, Sowieci grabili na potęgę wszystko, co uznali za posiadające jakąkolwiek wartość. Śmierć od kuli sowieckiego soldata, bo ktoś nie chciał oddać roweru lub zegarka. To niestety codzienność ostatnich miesięcy wojny i pierwszych miesięcy powojen. Nie inaczej działali jednak najwyżsi sowieccy dostojnicy. Oto w Berlinie rozkradano sztukę i kosztowności do tego stopnia, że swoiście pojętą dyscyplinarkę dostał nawet największy z marszałków zwycięstwa, Georgi Żukow. Żukowa zesłano karnie za Ural, gdy 20 stycznia 1948 roku Politbiuro Sowieckiej Partii Komunistycznej przyjęło nawet rezolucję o towarzyszu Żukowie Georgiu Konstantinowiczu, marszałku Związku Sowieckiego. NKWD znalazło u marszałka najdziwniejsze łupy przewiezione specjalnym pociągiem towarowym: dzieła sztuki, owszem, samochody osobowe, futra, bele materiałów oraz zastawy stołowe czy biżuteria. Ale konia z rzędem temu, kto wyjaśni, po co Żukowowi były setki akordeonów, ram obrazów i klamek do drzwi. Chociaż przykład Żukowa może wyglądać na anegdotyczny, to po wejściu Armii Czerwonej na ziemię polskie sytuacja była rzeczywiście niebezpieczna. Koszmarnie uszczuplone zbiory polskich muzeów, bibliotek i instytucji kultury musiały bronić się przed grabieżą ze strony Sowietów. Była ona może mniej metodyczna, lecz co do efektów nie mniej groźna niż ta hitlerowska. Na porządku dziennym był przede wszystkim rabunek z miejsc, które Związek Sowiecki zagarnął we wrześniu 1939 roku oraz z ziem, które miały przypaść Polsce po wojnie, czyli z tzw. ziem odzyskanych. Wreszcie, choć Moskwa na różne sposoby przedstawiała się jako sojusznik sprawy polskiej, w najlepsze trwał wyścig z Sowietami o odzyskanie dzieł sztuki zagrabionych już wcześniej przez Niemców. W tej ostatniej konkurencji nieocenione zasługi położyli dla kultury narodowej Karole Streicher i Stanisław Lorenz. Obaj ci wybitni historycy sztuki stali się prawdziwymi agentami narodu polskiego, tropiącymi dzieła zagrabione przez Niemców. Działający z ramienia legalnego rządu Rzeczpospolitej Estreicher podjął w 1946 roku decyzję o powrocie do kraju. Wychodził z założenia, że polska sztuka ma być dostępna dla Polaków w Polsce i w polskich instytucjach. I to pomimo, iż Polska, zdominowana przez Sowietów, była Estreicherowi jak najdalsza. Przez strefy okupacyjne Niemiec wrócił do Polski z cennym transportem polskich dzieł sztuki i archiwaliów odzyskanych z brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec. Wiózł m.in. płótna Canaletta, Rubensa, Kranacha i dwa tysiące kielichów mszalnych. Sowieci usiłowali przejąć pociąg, ale na szczęście bezskutecznie. W Polsce Estreichera witano bramami triumfalnymi, orkiestrami, odprawiano nabożeństwa na jego cześć. Perłą w koronie osiągnięć Estreichera było odnalezienie ołtarza Mariackiego, ukrytego przez Niemców w schronie pod zamkiem w Norymberdze naprzeciw domu Albrechta Dürera. W willi Hansa Franka Fischhausen w Neuhaus w Bawarii odszukał Estreicher dwa obrazy. Dwa obrazy z kolekcji czartoryskich. Damę z łasiczką Leonarda da Vinci oraz pejzaż z miłosiernym Samarytaninem. Autorstwa Rembrandt. Zdjęcie Streichera w mundurze oficera polskich sił zbrojnych na zachodzie, zrobione na krakowskim dworcu głównym, stało się powszechnie znane na całym świecie. Stało się jednocześnie symbolem jego niezmordowanej działalności. Major Streicher prezentuje do obiektywu właśnie zachowaną bez uszczerbku damę z łasiczką, autorstwa Leonarda Da Vinci. Gdy w Niemczech działał strajker, nad Odrą do akcji wkroczył Stanisław Lorenz, legendarny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W lutym 1945 roku nawiązał on kontakt z władzami polskimi z nadania sowieckiego. Niebawem powstała grupa operacyjna muzealników, archeologów oraz historyków, mających poszukiwać skradzionych dóbr kultury tuż za linią frontu. Polakom nie pozwolono jednak na poszukiwania. Działali tam Sowieci. Choćby grupa pod wodzą podpułkownika Borysa Filipowa, przeprowadzająca inspekcję śląskich muzeów, bibliotek i teatrów, szukająca dóbr nadających się do wywózki w głąb Związku Sowieckiego. W marcu 1945 roku trzy pociągi wywiozły do Moskwy obrazy, meble, rzeźby, grafiki, pianina, dawną broń, porcelanę, żyrandole i księgozbiory. Polacy, dowodzeni przez Lorenza, wkroczyli do akcji dopiero na początku maja. Gdy w jednej ze składnic w rejonie Kłocka znaleźli skrzynie ze zbiorami galerii Drezdeńskiej i załadowali je na auto, nagle pojawiła się grupa radzieckich wojskowych. W konsekwencji Sam Lorenz przesiedział w areszcie kilka dni w oczekiwaniu na sowieckiego pełnomocnika, aż wreszcie został wypuszczony, oczywiście z pustym samochodem. Pomimo ogromnych trudności grupa Lorenza odzyskiwała bezcenne zabytki. W Katowicach odnaleźli oni ponad 500 skrzyń ze zbiorami z Muzeum Narodowego w Warszawie. Były to muzealia wywiezione przez Niemców po powstaniu, numizmaty oraz część zbiorów graficznych Stanisława Augusta, wykradzionych jeszcze w 1939. Latem 1945 roku członkowie grupy dowiedzieli się o istnieniu skrzyń z napisem Muzeum Sztadt Warszaw, w których jakoby znajdowały się dzieła Jana Matejki. Choć informacja brzmiała mało wiarygodnie, postanowiono ją sprawdzić. Lorenz wraz ze współpracownikami wyruszył do Hain, dziś Przesieka, i w jednej z restauracji rzeczywiście odnalazł skrzynię. W niej zaś znajdowały się m.in. Batory pod Pskowem, Rejtan oraz Unia lubelska. Gdyby nie heroiczne działania bohaterskich histeryków sztuki, kolejne pokolenia Polaków nie poznałyby wielu wybitnych dzieł z polskich kolekcji. Ale wiele z nich, Wciąż jest poszukiwanych. Wśród nich dzieła Kranacha, Gersona, Malczewskiego, Kosaka, Rubensa, Rembrandta czy Rafaela. I niestety wielu, wielu innych. Ale pamiętajmy, roszczenia restytucyjne się nie przedawniają.